dniu dzisiejszym na skrzyżowaniu Aleja Politechniki i ulicy Cieszyńskiej doszło do wypadku drogowego, w którym brał udział samochód Toyota Yaris i tramwaj MPK linii 15. Ze wstępnych ustaleń na miejscu wypadku dowiedzieliśmy się, że kierująca, kobieta w wieku 30 lat, jechała ulicą Aleja Politechniki od Ronda Lotników Lwowskich w kierunku ulicy Obywatelskiej. Na skrzyżowaniu z ulicą Cieszyńską wykonywała manewr skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa, w wyniku czego spowodowała zderzenie z tramwajem MPK linii 15. Dowiedzieliśmy się, że kierująca samochodem odniosła obrażenia typu urazu głowy, urazu kręgosłupa, urazu miednicy. Z miejsca wypadku przewieziona została do szpitala Kopernika. Kierujący tramwajem, jak również kierująca samochodem Toyota Yaris badana na miejscu wypadku urządzeniem alkosensor z wynikami 0,00 mg na litr.